Hej, przychodzę dzisiaj do Was z dwiema historyjkami. Jedna jest taka, że pracując w sklepie odzieżowym, właściciele tegoż sklepu mieli jeszcze raz, dwa dodatkowe sklepy i ten trzeci meblowali, tak? Pierwszy już mieli, w drugim ja pracowałam, a trzeci dopiero tam wynajmowali to pomieszczenie i meblowali. No, że jedna ściana była taka dość duża i mało, że tak powiem, wysoka i mało obstawna, no bo tam postawili pod ścianą wielkie, długie wieszaki z garniturami, no ale wysoko taka była łysa, tak, wyżej ta ściana. No ja niewiele myśląc, myślę, że większość z nas by tak, przepraszam, powiedziała, że może tam powiesić kwiatek po prostu, tak. Tak wysoko jakoś ta ściana taka łysa, więc kwiatek. A właścicielka na mnie spojrzała i takim wyrzutem, może nie podniosła głosu, ale taki był wyrzut. No wyobrażasz sobie, gdyby w kwiaciarni powiesić na wielkiej ścianie ubranie na wieszaku? No jak to może być w odzieżowym powieszony kwiat? Słuchajcie, chciałabym zobaczyć Waszą reakcję, jak tego słuchacie, no bo raczej... Myślę, tak jak przed chwilą powiedziałam, że większość z nas powiedziałaby to samo, że na zagospodarowanie ściany to obraz albo kwiat, tak? No, słuchajcie, faktycznie to dzisiaj wspominam to z żartem, no bo zawsze sobie wyobrażam, jak w kwiaciarni by wyglądał na jakiejś wyższej ścianie powieszone jakieś ubranie, sukienka albo jakiś golf na wieszaku, bo ściana jest za duża, tak? Druga historia jest taka. Dostałam pracę jako pomoc w pralni. Pralnia była chemiczna, takie wielkie pralki, wielki taki w ogóle hangar, budynek, no powiedzmy tak, budynek bardzo wysoki, wielkie te hale, te pralki takie olbrzymie, wielki magiel, no i wielkie takie jeszcze większe niż te pralki, to jeszcze większe suszarki, bo to była pralnia chemiczna. Osoby indywidualne też mogły przychodzić, ale przeważnie tam przynosiły pranie panie ze szpitala. Więc wiecie, pościel, koce, jakieś takie, wiecie, no te fartuchy lekarskie, pielęgniarskie i tak dalej. Więc nie ma czasu na suszenie, więc po prostu po praniu od razu dezynfekcja i do suszarki i potem prasowanie. Więc dostałam tą pracę tam jako pomoc. Pracowałam tam około 2 miesięcy. Wiecie co, nie była ciężka praca. Ja nawet ją lubiłam, najbardziej lubiłam chodzić na 4 rano. Bo 8 godzin wracałam w obiad, chodziłam normalnie spać, tylko wcześniej wstawałam. I tak wiecie co, i tak mi zostało, że ja po prostu lubię wcześniej bardzo wstawać. No, i ogólnie bardzo lubię od urodzenia wcześniej wstawać, bo jest długi dzień. Ale potem mam ogólnie, tak? I wtedy też tak się organizm przyzwyczaił, tego czasu bardzo, bardzo wcześnie wstaje i mój organizm potrzebuje 4 do 5 godzin snu. I słuchajcie, wytrzymałam tam około 2 miesięcy. Szukałam nowej pracy. No i jak się okazało, no tam wchodziła taka plotka, bo tam były starsze panie, ja tak powiem, na przyczepkę byłam bardzo młoda. A tam były starsze panie, które już tam pracowały wiele, wiele lat i tam sobie zawsze plotkowały na przerwie. No i taka plotka chodziła, że ci państwo, bo oni, ci właściciele jakoś w krótkim czasie wykupili tą pralnię, bo ktoś inny wcześniej ją miał. No i podobno ci właściciele mieli konflikt z prawem. Ten pan handlował podobno narkotykami, a ta pani no tam coś też robiła nielegalnego. No i po prostu kiedyś jak tam policja zajeżdżała do tej pralni, no to panie mówiły, że jakoś tam zawsze dawali łapówki i jakoś tam policja, wiecie, omijała tą pralnię. No i słuchajcie, jak ja się zwolniłam z tej pralni, no to się okazało, że w niekrótkim czasie, w ogóle list gończy, gdzieś tam widziałam list gończy, mówię, kurde, ja znam tego człowieka skądś. Potem mi się przypomniało, że to właśnie był właściciel tej pralni. I słuchajcie, oni ich zamknęli, znaczy w oddzielnych tam, nie wiem, czy w oddzielnych więzieniach, czy w oddzielnych tylko tam jakichś partiach, nie wiem, jak to jest między kobietą a mężczyzną. I oni chyba jeszcze siedzą do tej pory w tych więzieniach za machlojki. No on po prostu tak był dealerem narkotykowym. Ale słuchajcie, oni nie byli młodzi. Ten pan no, miał wtedy
około 50, no ta pani też dobrze po 40, no ale dobrze prosperowali, skoro ich potem zamknęli, tak? Także no, powiem wam, że otarłam się, że tak powiem, o jakieś tam niekoniecznie biznesowe sprawy, tylko w tej ciemnej stronie biznesu, tak? Dziękuję wam pięknie za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Pa, pa.